Szanowni siostry i bracia, nasze spotkania ze świętym Maksymilianem rozpoczniemy od końca jego życia. Jak wiemy, pod koniec maja 1941 roku został on przewieziony z Pawiaka do Oświęcimia. I wtedy napisał do swojej matki list. Tak zresztą robili wszyscy więźniowie, żeby zataić prawdę o Oświęcimiu. Pisali krótkie listy do rodziny i w nich nie mogli napisać nic o tym złym, co tam się dzieje. Pisali je w języku niemieckim, na specjalnych formularzach obozowych i ta korespondencja była najpierw kontrolowana i dopiero wysyłana do rodzin. Ten list do matki przetrwał, stąd znamy jego treść. Jest ona następująca. Kochana mamo, wraz z końcem maja zostałem przewieziony do Oświęcimia. U mnie wszystko dobrze. Nie martw się, bo Bóg jest wszędzie i zawsze troszczy się o człowieka. Dobrze byłoby, gdybyś do mnie nie pisała przed moim kolejnym listem, bo nie wiem, jak długo tu pozostanę. Twój syn, Rajmund Kolbe. W tym liście może nie byłoby nic szczególnego, gdyby nie to jedno zdanie. Nie martw się, bo Bóg jest wszędzie i zawsze troszczy się o człowieka. Ojciec Maksymilian napisał to zdanie w miejscu, które dla wielu ludzi stało się piekłem na ziemi. Wielu ludzi tam straciło wiarę w Boga. I na tym zdaniu chciałbym zbudować pierwszą naszą naukę w ramach naszych trzydniowych przygotowań do wprowadzenia relikwii świętego Maksymiliana do naszej parafii. Wróćmy na chwilę również do Ewangelii. Ona także nam nieco pomoże dzisiaj w pełnym ujęciu tego, o czym chcę dzisiaj powiedzieć. Ewangelia dzisiejsza przenosi nas na jezioro Genezaret. Jest noc, apostołowie płyną sami, Pan Jezus został na brzegu. Jest wiatr przeciwny. Mimo że apostołowie dobrze znali to jezioro, większość z nich była rybakami. Tej nocy stało się żywiołem zagrażającym ich życiu. Cała ta Ewangelia jest o naszym życiu. Nasze życie, dobrze nam znane, jak własna nasza kieszeń, może kiedyś stać się żywiołem zagrażającym naszemu życiu. Szczególnie, kiedy przychodzą największe kryzysy naszego życia. Wtedy, tak jak apostołom na jeziorze, wydawało się, że są zostawieni sami sobie, że Jezusa z nimi nie ma. W pewnym momencie dopiero widzą jakąś postać zbliżającą się do łodzi, ale wydaje im się, że to zjawa. To jest dokładnie tak, jak w naszym życiu. Wierzymy w Boga w kryzysach naszego życia, ale jednocześnie jesteśmy przekonani, że Pan Bóg jest daleko od nas. On jest, ale niekoniecznie interesuje się moją sytuacją. Czyli widzimy Pana Boga tak jak przez mgłę. I co się dzieje w Ewangelii? Piotr zdobywa się na odwagę i stawia taki zakład kosztujący życie. Mówi: jeśli to Jezu jesteś Ty, to każ mi przyjść do siebie po wodzie. I Piotr wychodzi z łodzi, wchodzi w głębinę morską i idzie wbrew prawom ciążenia.
ale idzie do Jezusa tylko do pewnego momentu, mianowicie do momentu, dopóki patrzy na Jezusa. Znowu tak samo jest w naszym życiu duchowym. W kryzysach naszego życia jesteśmy w stanie iść, dopóki patrzymy Panu Jezusowi w oczy. Jesteśmy w stanie przejść najtrudniejsze momenty naszego życia. Tracimy grunt pod nogami, kiedy zaczynamy rozglądać się na boki. Wtedy myślimy już tylko po ludzku. I tak zrobił Piotr. A kiedy rozglądał się na boki, to już widział nie Jezusa, tylko falę. I zaczął tonąć. I to jest najbardziej krytyczny moment życia. Nikt i nic już nie jest nam w stanie pomóc, tylko Jezus. Piotr wie o tym, więc już nie ma wątpliwości, że to był Jezus. I krzyczy do Niego: Jezu, ratuj mnie. I Pan Jezus, zobaczcie, co robi. Wydawałoby się nam, że powinien podbiec do Piotra. No bo jeśli Piotr wtedy się bał, to znaczy, że nie był jeszcze przy Jezusie. A ewangelista Mateusz pisze tylko: Jezus wyciągnął rękę, chwycił Piotra i powiedział: czemu zwątpiłeś? To znaczy, w kryzysach naszego życia subiektywnie tylko Pan Jezus jest daleko od nas. Obiektywnie jest na wyciągnięcie naszej ręki. Tak blisko, że zawsze zdąży wyciągnąć rękę, jeśli tylko krzykniemy. Tak jak Piotr: ratuj mnie. I wróćmy, kochani, do obozu. Święty Maksymilian Kolbe w obozie Auschwitz spędził ostatnie 2,5 miesiąca swojego życia. Lipiec, czerwiec, lipiec i połowę sierpnia. Jak wiemy, został dobity zastrzykiem trucizny 14 sierpnia, więc jutro, w Wigilię Wniebowzięcia Matki Bożej. W ciągu tego okresu, ponieważ był księdzem, więc wyznaczano mu najgorsze prace. Przypisany był między innymi do takiego komando, które zajmowało się wywożeniem na pole nieczystości z ubikacji. I przy tej pracy spotkał Franciszka Gajowniczka. Często z nim rozmawiał i pocieszał go na duchu, mówiąc: módl się, a na pewno przeżyjesz obóz. I przyszedł koniec lipca. Jak wiemy, jeden z więźniów uciekł i na jego miejsce wybrano 10 więźniów na karę śmierci głodowej. Wśród tej 10 znalazł się właśnie ten Gajowniczek. On zaczął ubolewać, że już nie wróci do żony, do dzieci. I wtedy nastąpiło jakieś poruszenie w szeregu więźniów. Okazało się, że wyszedł ojciec Maksymilian. Musimy wiedzieć, że za to powinien być już zabity na miejscu. Nie miał prawa dojść do oficerów niemieckich. Powinien być zabity. Ale doszedł. Zdjął czapkę i zgodnie z procedurami obozowymi w milczeniu czekał. Padło pytanie: czego chcesz, polska świnio? Ojciec Maksymilian, wskazując na Gajowniczka, powiedział: chcę pójść za niego na śmierć. I zapadła cisza. Niemcy nie spodziewali się czegoś takiego. W miejscu, w którym wolno było zabić więźnia za to, że ten ukradł mu kawałek chleba, wychodzi nagle człowiek, który chce ocalić czyjeś życie kosztem życia swojego. Zresztą, jak wiemy, bo myślę, że wielu z nas już przeczytało tę książkę, która jest lekturą naszych rekolekcji, więźniowie
opowiadają, że ojciec Maksymilian niemal każdego wieczora oddawał jeszcze porcję swojego chleba najbardziej potrzebującym. Wiele godzin, za co też groziła mu kara śmierci, spowiadał. Więc drugie pytanie zostało sformułowane zupełnie inaczej. Więźniowie mówią, że nigdy wcześniej i nigdy później już nie usłyszeli, żeby SS-man tak się zwrócił do więźnia. Z użyciem zaimka osobowego w języku niemieckim Sie. Kim pan jest? I ojciec Maksymilian odpowiedział na to pytanie krótkim zdaniem: jestem księdzem katolickim. Zapadła decyzja, że zgadzają się na tą wymianę. Ojciec Maksymilian trafił do bunkra głodowego, a jak wiemy, Franciszek Gajowniczek przeżył obóz. Dzisiaj spoczywa na cmentarzu klasztornym w Niepokalanowie. Przez te 2 tygodnie mąk głodowych, jak znowu mówią świadkowie, słychać było z okienka celi śmierci modlitwę. Gasnący głos pieśni religijnych. Ojciec Maksymilian przygotował pozostałych 9 na śmierć przez spowiedź i sam odszedł jako ostatni, chociaż był bardzo wątłego zdrowia. Odszedł jako ostatni właśnie 14 sierpnia dobity zastrzykiem fenolu. Kiedy to wydarzenie odniesiemy do jego zapisków z jego dziennika duchowego, jeszcze w młodości napisał krótko po święceniach kapłańskich: dla ciebie niepokalana chcę zostać starty na proch. Dlatego właśnie jedyne relikwie pierwszego stopnia, jakie posiadamy, ponieważ jego ciało spłonęło w krematorium, a prochy gdzieś zostały rozrzucone, jedyne relikwie pierwszego stopnia, a więc z ciała, posiadamy dzięki temu, że przed wojną, kiedy wrócił z Japonii, z misji, zciął swoją brodę misyjną, taką miał długą brodę misyjną. I fryzjer w klasztorze, brat zakonny, myślę, że czując świętość Maksymiliana, przechował ją w słoiku, zamknął ją w słoik. I po wojnie pod przysięgą zaświadczył, że jest ona z ojca Maksymiliana. Stąd relikwie, które dzisiaj znajdują się na naszym ołtarzu, to są właśnie relikwie pierwszego stopnia. Siostry i bracia, wróćmy na chwilę, kończąc tę pierwszą naukę, do tego zdania z listu świętego Maksymiliana do matki. Czy miał rację, pisząc: Bóg jest wszędzie i zawsze troszczy się o człowieka? Wielu ludzi pyta, gdzie był wtedy Bóg, kiedy w Auschwitz mordowano tysiące ludzi. Ja bym to powiązał z naszą dobrze znaną nam powieścią patriotyczną Quo Vadis, gdzie pamiętacie, święty Piotr ucieka z Rzymu, a na drodze spotyka Pana Jezusa zmartwychwstałego, poznaje Go i mówi: Quo Vadis, Domine, dokąd zmierzasz, Panie? A Jezus mówi: Piotrze, idę do Rzymu, z którego uciekasz, aby tam mnie raz wtóry ukrzyżowano. Otóż możemy, parafrazując to, powiedzieć: Pan Jezus nie opuścił człowieka. Przybył w osobie swojego kapłana, świętego Maksymiliana, aby jeszcze raz oddać życie za człowieka. Bóg nigdy nie jest twórcą zła i nigdy
nie akceptuje zła. Tylko nie zawsze odpowiada na zło tak, jakbyśmy chcieli. Ale nigdy nie jest obojętne. Żeby dać nam temu dowód, oddał swojego jedynego Syna na krzyż, na śmierć, abyśmy my mogli żyć. Amen.